Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. W rozporządzeniu tym określono zakres zwolnień na lata 2015 i 2016. Niestety zwolnienia przysługujące w latach poprzednich zostały znacznie ograniczone, dlatego też wielu podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych będzie musiało zakupić w tym roku kasę fiskalną. W związku z tymi zmianami bezwzględny obowiązek stosowania kasy rejestrującej obejmie więc podatników świadczących usługi prawnicze, za wyjątkiem czynności notarialnych, oraz podmioty zajmujące się doradztwem podatkowym. Kasy rejestrujące pojawią się również w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, fryzjerskich i kosmetycznych. Obowiązek ewidencjonowania obejmie także warsztaty samochodowe świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, warsztaty dokonujące wymiany opon lub kół, jak również zakłady przeprowadzające badania i przeglądy techniczne pojazdów. Zwolnienie z ewidencjonowania nie przysługuje również stacjonarnym placówkom gastronomicznym, nawet czynnym sezonowo, oraz podmiotom świadczącym usługi cateringu. Wyjątkowo traktowane są jedynie stołówki szkolne, przedszkolne czy akademickie, które korzystają ze zwolnienia do końca 2016 roku. Obowiązkiem ewidencjonowania objęto ponadto dostawę perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem sprzedaży dokonywanej na pokładach samolotów. Wyłączenie wymienionych czynności z prawa do jakichkolwiek zwolnień nie oznacza jednak, że wykonujący je podatnicy muszą stosować kasy rejestrujące już od 1 stycznia 2015 roku. Na mocy przepisów przejściowych określonych w nowym rozporządzeniu, podatnicy mają bowiem wydłużony o 2 miesiące termin rozpoczęcia ewidencjonowania. Jeśli więc podatnik świadczył te usługi w ubiegłym roku i korzystał ze zwolnienia ze względu na niewielkie obroty wynoszące mniej niż 20 tysięcy złotych, zobowiązany jest rozpocząć ewidencjonowanie od 1 marca 2015 roku. Natomiast w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów, którzy rozpoczną wykonywanie jednej z tych usług w trakcie bieżącego roku, obowiązek zainstalowania kasy rejestrującej powstanie po upływie 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym wykonano taką czynność. Dobrą wiadomością dla pozostałych podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jest pozostawienie na poziomie 20 tysięcy złotych limitu obrotów uprawniającego do zwolnienia z ewidencjonowania. Ponadto korzystną zmianą jest wprowadzenie zwolnienia dla dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Szczegółowe omówienie tych zmian znajdą Państwo w tegorocznych wydaniach poradnika VAT nr 1 i 2, do których lektury serdecznie zapraszamy.